Herzlichen Dank, dass wir heute nochmal Zeit zusammen mit Gottes Wort verbringen können. Serdecznie Wam dziękuję za to, że mamy dzisiaj czas, aby jeszcze spełnić go przy Słowie Bożym. Zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass der Gesang hier echt schön ist. Jako pierwsze to zauważyłem, że śpiew tutaj jest bardzo piękny. Es geht natürlich nicht um die Stimmen allein. Oczywiście nie chodzi o same głosy, sondern um unsere Herzen, ob die das auch wirklich so meinen. Ale o nasze serca, czy rzeczywiście tak też mają tą treść w sercu. Und trotzdem ist es auch schön, wenn der Gesang dann im Ergebnis gut ist. A jednak jest to miłą rzeczą, że jeśli śpiew ostatecznie w wyniku też pięknie brzmi. Ihr habt einige Fragen zum Thema der Christ und die Arbeit mir genannt. Sami podaliście mi kilka pytań dotyczących tematu chrześcijanin i a praca. Und das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir alle zu tun haben. Jest to ważny temat, z którym my wszyscy mamy do czynienia. Ich bin froh, dass die Fragen jetzt in diesem Jahr gekommen sind. Ja jestem szczęśliwy, że te pytania teraz w tym roku właśnie nastąpiły. Und so aus folgendem Grund. Mianowicie z następującego powodu. Manche sagen schon mal zu mir, jedni mi mówią, du hast dir jetzt aufgehört zu arbeiten. Ty teraz przestałeś już pracować. Und sie meinen damit, i mają z tym na myśli, dass ich aufgehört habe, in einem weltlichen Unternehmen zu arbeiten. Że przestałem pracować w świeckim, w świeckiej firmie. Ich hoffe nicht, dass ich aufgehört habe zu arbeiten. Ja mam nadzieję, że nie przestałem pracować. Ich arbeite nur jetzt ein Stück weit anders. Ja tylko teraz pracuję co nieco inaczej. Nämlich direkt für den Herrn Jesus. Mianowicie bezpośrednio dla Pana Jezusa. Und nicht mehr in einem weltlichen Unternehmen. A nie już w świeckiej firmie. Aber da das doch eine etwas andere Art von Arbeit ist, ale dlatego, że to jednak jest co nieco inna praca, kann man nur eine gewisse Zeit noch etwas sagen zu der Arbeit, wie man die normalerweise eben kennt. To tylko, was meinst du mit nur noch eine Zeit? No tak, ale also noch eine Zeit danach, wo ich aufgehört habe in einem Unternehmen. Aha, so verstehe. To znaczy, że dlatego, że on przestał już pracować w firmie, to on tylko pewien krótki czas po tym przestaniu jeszcze ma możliwość w ogóle coś na ten temat powiedzieć. Weil man sonst mit Recht sagen könnte, bo inaczej słusznie można byłoby mu powiedzieć, du weißt ja gar nicht, wie man sich fühlt, wenn man von einem Chef gemobbt wird. Ty przecież wcale nie wiesz, jak to się człowiek czuje, gdy od jakiegoś szefa jest maltretowany, czy po prostu znęcany się. Jak? Mobbing też tak w polskim jest? Oder wenn Konkurrenzkampf unter Kollegen ist. Albo gdy istnieje konkurencja między kolegami. Aber mir ist das ein wichtiges Thema. Ale jest to dla mnie też ważny temat. Und ich möchte da auch in der Tat noch mich schriftlich zu äußern. I rzeczywiście chciałbym też w sposób pisemny jeszcze coś na ten temat powiedzieć. Aber hab vielleicht ein Jahr dafür Zeit, weil es sonst eben einfach zu spät ist. Ale wygląda na to, że mam tylko rok na to czas, bo potem może już będzie za późno na ten temat. Ihr wisst aus der Vergangenheit, wy wiecie z przeszłości, dass ich ungern jetzt einen reinen Vortrag hier halte, że nie lubię teraz w tej chwili robić zwykłych wykładów. Ihr werdet also wieder damit leben müssen, więc będziecie musieli znów z tym żyć, dass ich euch auch wieder frage, że będę wam zadawał pytania. Und die erste Frage ist, a pierwsze pytanie jest, wo kommt das erste Mal eigentlich Arbeit in der Bibel vor? Gdzie w Biblii po raz pierwszy raz występuje temat pracy? Als Adam arbeitete. Ja, was hat Adam nämlich gemacht? Co Adam uczynił? Er sollte den Garten bebauen. Ja, genau. Lass uns mal direkt das aufschlagen in 1. Mose. Okay. Otwórzmy to natychmiast w pierwszej Mojżeszowej. Das ist ja, was du gesagt hast in 1. Mose 2. To jest to, co powiedziałaś w 1 Mojżeszowej 2 rozdziale. Vers 15. Wiersz 15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Und dann lesen wir noch Vers 19. Jeszcze wiersz 19. Und 20. 20. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Und wir lesen darüber hinaus nochmal Kapitel 1, Vers 28. Jeszcze z pierwszego rozdziału, wiersz 28. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. In diesen Versen finden wir zunächst einmal die zwei grundsätzlichen Arten von Arbeit. W tych wersetach znajdziemy jako pierwsze te dwa zasadnicze rodzaje pracy, die es bis heute gibt, które aż po dzień dzisiejszy istnieją. Nämlich, mianowicie, proszę, also psychische und physische Arbeit. Verwaltung und körperliche Arbeit. Ja, genau, geistige und körperliche Arbeit, würde ich sagen. Dokładnie, duchowa i cielesna czy fizyczna praca. Ihr seht, dass es von Anfang an diese beiden verschiedenen Bereiche der Arbeit gegeben hat. Widzicie, że od samego początku już istniały te dwa rodzaje pracy. Welche ist der anderen übergeordnet? A który z tych dwóch rodzajów jest jakby nad tym drugim położony? Es gibt keine, es ist jede Arbeit wichtig. Genau. Dokładnie. In der heutigen Gesellschaft meint man, w dzisiejszym społeczeństwie istnieje taka myśl, dass die geistige Arbeit wichtiger sei als die körperliche. Że duchowa praca czy umysłowa praca jest ważniejsza niż fizyczna. Aber in den Augen Gottes ist das nicht so. Ale w oczach Bożych tak nie jest. Und deshalb sollte das auch in unseren Augen nicht so sein. Dlatego również w naszych oczach tak nie powinno być. Wir folgen leicht den Gedankengängen unserer Gesellschaft. My w łatwy sposób jesteśmy skłonni do tego, aby pójść za sposobem myślenia naszego społeczeństwa. Und das sollten wir nicht tun. A tak nie powinniśmy czynić. Die Anteile der Arbeitsstellen in den einzelnen Bereichen mögen sich verschieben. Możliwe jest, że część czy proporcja miejsc pracy w tych dwóch rodzajach tego pracy może się zmieniać. Es ist keine Frage, dass in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden die körperliche Arbeit wesentlich mehr verbreitet war. Tu nie ma żadnego wątpienia w to, że w zeszłych stuleciach i tysiącach latach fizyczna praca o wiele więcej stanowiła tych miejsc pracy. Und dass heute ein Schwerpunkt in der eher geistigen Arbeit liegt. A dzisiaj nacisk jest kładziony na duchową czy umysłową pracę. Wir sind mehr oder weniger eine Dienstleistungsgesellschaft. Staliśmy się jakby więcej społeczeństwem usługującym, die mit Produkten arbeitet, które zajmuje się czy pracuje produktami, die man nicht mehr anfassen kann, które nie można już dotykać. Aber es gibt in der Tat keine Vorrangstellung. Ale rzeczywiście nie ma żaden z tych rodzajów pracy nie jest jakby ważniejszy. Trotzdem finden wir in diesen drei Versen, die wir gelesen haben, a jednak w tych trzech wersetach, które przeczytaliśmy, schon einen Hinweis auf eine gewisse Hierarchie. Znajdziemy jakby już wskazówkę na pewną hierarchię. Nicht unter Menschen, nie wśród ludzi, aber doch, wenn es um herrschen geht. Ale jednak jeśli chodzi o panowanie. Was ist eigentlich herrschen im Sinne der Schrift? Co to właściwie jest panowanie w znaczeniu Pisma Świętego? Oder was versteht ihr unter herrschen? Albo co wy rozumiecie pod słowem panować? Dass man eine Herrschaft ausübt. Dass man führt. Dass man entscheidet. Dass man auch eine Verantwortung trägt für andere. Ja. Herrschaft im Sinne Gottes heißt eine gewisse Führung inne zu haben. Panowanie w znaczeniu Pisma Świętego oznacza, że się posiada pewnego rodzaju prowadzenie czy kierownictwo, aber ohne jemanden zu unterdrücken. Ale bez żadnego działania w takim znaczeniu, że się kogoś ubija, czy go gniecie, uciska. Mhm. Herrschaft bedeutet übrigens auch nicht, panowanie na marginesie też nie oznacza, dass ein unvollkommener Zustand existiert, że istnieje jakiś niedoskonały stan, ein Mangel, der durch Herrschaft behoben wird, czy jakiś brak, który jest usunięty przez panowanie. Das beste Beispiel dafür ist Kapitel 1:28. Najlepszym przykładem na to jest właśnie pierwszy rozdział, 28 wiersz. Da gab es keinen Mangel, da war alles vollkommen. Tam nie było żadnego braku, tam było wszystko doskonałe. Und trotzdem gab es Herrschen. A jednak istniało panowanie. Und es gibt ein zweites Beispiel dafür. Jeszcze istnieje drugi przykład na to. Und das ist auf dem letzten Blatt der Bibel. Znajdziemy go na ostatniej kartce Biblii. In Offenbarung 22, Vers 5. W 22 rozdziale Księgi Objawienia, wiersz 5. Da heißt es über die Versammlung. Tam jest mowa o zgromadzeniu. Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tam pod koniec jest napisane i panować będą na wieki wieków. In der Ewigkeit ist uns hoffentlich klar, dass Vollkommenheit herrscht. Jeśli chodzi o wieczność, to mam nadzieję, że wszystkim nam jest jasne, że tam będzie istniała doskonałość. Genau genommen muss ich sagen, ist dieser Vers noch Teil des tausendjährigen Reiches. Dokładnie mówiąc, to muszę powiedzieć, że ten wiersz jeszcze jest częścią tysiącletniego królestwa. Aber durch den Ausdruck von Ewigkeit zu Ewigkeit wird deutlich, dass es um die nicht endende Zeit geht. Ale przez ten wyraz na wieki wieków to wyraża się to, że chodzi już o ten się niekończący czas. Und da wird es immer noch herrschen geben. I tam wciąż będzie istniało panowanie. Aber herrschen nicht im Sinne von unterdrücken, ale w panowanie nie w znaczeniu uciskania, nicht einmal notwendigerweise im Sinne von Autorität ausüben, nawet niekoniecznie w znaczeniu takim, że się używa autorytetu, sondern im Sinne von segnen und verwalten, ale w znaczeniu błogosławienia i zarządzania. Man könnte sogar sagen dienen. Można by nawet powiedzieć usługiwania. Ich komme zurück zu unserem Ausgangspunkt. Ja teraz powracam do naszej pierwszej myśli. Wir haben zwei Arten von Arbeit. Mamy dwa rodzaje pracy. Und die gab es schon bei Adam. I te już istniały u Adama. Hat sich in der Art der Arbeit, ich meine in dem, was Arbeit für den Menschen bedeutet, etwas geändert? Czy w znaczeniu, czy w rodzaju tej pracy, w znaczeniu takim, że co praca oznacza dla człowieka? Czy w tym znaczeniu coś się zmieniło? Seit diesem Zeitpunkt meine ich. Od tej chwili mam na myśli. Also er hat damals gearbeitet und es heißt nirgendwo von einem Lohn oder einem Verdienst. Und man arbeitet ja jetzt eigentlich eher für Geld. Ja, das stimmt. Es ist nichts von Lohn die Rede. To jest prawda, tam nie ma nic mowy o jakiejś zapłacie. Wobei der Lohn natürlich war das, was er von Früchten gegessen hat oder von Tieren meinetwegen später dann essen konnte. Chociaż przy tym jest mowa, że oczywiście przez tą pracę miał swój owoc, w tym, że miał jakieś owoce, a później już też mógł jeść te zwierzęta. Obwohl da zu dem Zeitpunkt noch keine Tiere gegessen wurden. Aczkolwiek tu w tym przypadku jeszcze zwierzęta nie były spożywane. Aber zumindest von den Früchten, von den Pflanzen. Ale te owoce i te rośliny oni oczywiście aber es gab spożywali. Keinen Lohn, das ist schon wahr. Ale to jest prawdą, nie było jakiejś zapłaty. Sonst noch eine Änderung? Wie fühlt ihr euch denn, wenn ihr so einen Tag hinter euch habt? Jak wy czujecie się, jak macie taki dzień pracy za wami, za sobą? Hier steht dann später in Kapitel 3, Vers 9, dass er dann eben im Schweiße seines Angesichts das tun soll. Ja, lies mal den Vers. 1 Mojżeszowa, 3 rozdział, 9 wiersz. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? 19, Vers 19 meinte er. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Das heißt, Adam vor dem Sündenfall kannte keinen Schweiß, kannte Arbeit nicht in dem Sinne, dass sie schwer fiel. To znaczy Adam przed upadkiem nie znał potu i nie znał znaczenia pracy takiej, że po pracy czuł się zmęczony, że było to dla niego trudne. Das aber kennen wir heute. Ale to właśnie dzisiaj jest nam znane. Es gab eine Zeit, wo die körperliche Arbeit anstrengender war. Istniał czas, w którym praca fizyczna była bardziej obciążająca czy wymagająca als die geistige Arbeit, meine ich, niż praca umysłowa. Das kann man heute nicht mehr so pauschal sagen. Dzisiaj tak nie można już ogólnie tak powiedzieć. Durch den Druck, den Menschen auch in der geistigen Arbeit haben, przez ten nacisk, tą presję, którą ma się dzisiaj przez innych ludzi w pracy umysłowej, ist die Erschöpfung vielleicht anderer Art, aber mindestens auf gleicher Höhe. To zmęczenie może jest inne, ale jednak jest na tym samym stopniu. Wir sehen also, wenn wir heute arbeiten, dzisiaj więc widzimy, jeśli my pracujemy, wir sind nicht die ersten, die das tun müssen. To my nie jesteśmy też pierwszymi, którzy to muszą sondern czynić. Das war von Anfang an der Fall. Tylko to już było tak od początku. Bevor ich jetzt noch ein paar allgemeine Kriterien im Blick auf die Arbeit nenne, zanim ja jeszcze kilka ogólnych kryteriów powiem na temat pracy, weil ich das Thema nicht nur auf eure Fragen beschränken möchte, ponieważ ja ten temat nie chcę tylko ograniczyć do waszych pytań, möchte ich gerne an den Anfang sozusagen zwei Vorbilder für uns setzen. To chciałbym na początku dla nas przedstawić dwóch wzorców czy przykładów. An wen könnte man da in der Schrift denken, wenn es jetzt um herausragende Vorbilder von Arbeitern geht? O kim moglibyśmy pomyśleć, jeśli chodzi o Pismo Święte, osoby, które są dla nas znakomitymi wzorcami, jeśli chodzi o pracę? Ich höre. Słucham was. Apostel Paulus. Apostel Paulus, ganz genau. Dokładnie. Was ist denn das Bemerkenswerte bei dem Apostel Paulus? Co było takie godne uwagi u apostoła Pawła? Ja, dass er am Tag geistlich arbeitete und dass er in der Nacht halt arbeitete, um sich am Leben zu erhalten. Sehr gut. Was lesen wir denn von dem Umfang seiner körperlichen, seiner weltlichen Arbeit? Bardzo dobrze. A co czytamy, jeśli chodzi o ten zakres czy objętość całej jego pracy? Erste Tesaloniczan 2. Przeczytamy 1 Tesaloniczan, 2 rozdział. Vers 9. Wiersz 9. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wann hat Paulus gearbeitet? Kiedy apostoł Paweł pracował? Nacht und Tag. Nocą i dniem. Paulus ist für uns natürlich ein Phänomen. Paweł oczywiście dla nas jest fenomenem. Wir lesen von ihm, dass er Nacht und Tag gearbeitet hat. Czytamy o nim, że nocą i dniem pracował. An anderer Stelle lesen wir, dass er Nacht und Tag gebetet hat. W innym miejscu czytamy, że nocą i dniem się modlił. Und an einer dritten Stelle lesen wir, dass er Nacht und Tag ermahnt hat. Ja, w trzecim miejscu czytamy, że nocą i dniem napominał. Erstaunlicherweise immer Nacht und Tag. Ciekawe też jest, że zawsze napisane jest nocą i dniem. Und nicht Tag und Nacht. A nie dniem i nocą. Vielleicht soll das den Umfang noch stärker betonen. Może to jeszcze bardziej ma podkreślić tą całą objętość jego pracy. Aber Paulus hat nicht nur eine geistliche Arbeit unter den Geschwistern getan. Ale Paweł nie tylko wykonywał duchową pracę wśród wierzących. Hat nicht nur das Evangelium verkündigt. Nie tylko głosił Ewangelię. Sondern hat auch noch seinen eigenen Lebensunterhalt verdient. Ale także pracował na siebie samego. Ich habe für mich auch länger darüber nachgedacht, inwiefern das vorbildhaft für uns ist. Ja sam dla siebie też dłużej się zastanawiałem nad tym, na ile to jest też wzorcem dla nas. Und ein Stück weit ist das ein Vorbild, auch in der heutigen Zeit. I oczywiście w pewnym znaczeniu jest to też dla nas wzorcem, także w czasie dzisiejszym. Dass man nicht meint, weil man eine geistliche Aufgabe hat, żeby też ktoś nie myślał, że jeśli ma jakieś duchowe zadanie, könnte man automatisch die weltliche Arbeit einstellen. Że to oznacza, że automatycznie można by przestać z pracą w świecie. Aber man muss Folgendes dabei bedenken. Ale trzeba nad jedną rzeczą się zastanowić. Paulus hatte keine Familie. A Paweł nie miał rodziny. Das heißt, er musste keine Zeit, keine Rücksicht nehmen auf eine Ehefrau und Kinder. To znaczy, on nie musiał żadnego czasu i niczego brać pod uwagę w stosunku do swojej żony czy swoich dzieci. Die Arbeit, die Entwicklung der Arbeitsart war zu der Zeit eine andere. Także rozwój pracy w tamtym czasie był również inny niż dzisiaj. Er konnte heute Zelte machen. On dzisiaj mógł robić namioty. Dann wochenlang, monatelang anders geistlich arbeiten. Potem przez kilka tygodni mógł w sposób duchowy gdzieś indziej pracować. Und sofort wieder in die Zeltearbeit danach einsteigen. I ponownie znów wejść w pracę z namiotami. Das ist heute in vielen Bereichen des Arbeitslebens unmöglich. Dzisiaj tak w wielu sferach pracy jest to niemożliwe. 3, 6, 9 Monate draußen zu sein, heißt komplett draußen zu sein. Być na przykład 3, 6 albo 9 miesięcy na zewnątrz w pracy oznacza być kompletnie w tej pracy. Und trotzdem gibt es auch andere Möglichkeiten heute. Czy poza pracą? Tak. Und trotzdem gibt es auch andere Möglichkeiten heute. A jednak dzisiaj istnieją inne też możliwości. In manchen Unternehmen kann man eine gewisse Teilzeittätigkeit machen. W pewnych firmach można uczynić jakby pracować tylko o zmniejszonym etacie i w mniejszym czasie. Aber man kann das letztlich nur für sich selbst vor dem Herrn entscheiden. Ale ostatecznie można tak zadecydować tylko sam dla siebie przed Panem. Paulus konnte in Apostelgeschichte 20 zu den Ältesten aus Ephesus sagen. Paweł w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale mógł powiedzieć do starszych z Efezu: Diese Hände, die haben selber gearbeitet. Te ręce same pracowały. Das war schon eindrucksvoll für diese Epheser. To dla tych Efezjan zrobiło wrażenie. Dass er nichts von ihnen wollte, sondern dass er selber mit seinen Händen gearbeitet hat. Że on od nich nic nie chciał, ale sam własnymi rękami pracował na siebie. Zweites Vorbild. A drugi przykład? Bitte. Herr Jesus. Genau. Was hat er denn getan? A co Pan Jezus uczynił? Głośniej? Also in der Nacht hat er gebetet und am Tag hat er alle geheilt. Ja, und was hat er die ersten 30 Jahre seines Lebens getan? A co czynił pierwsze 30 lat swego życia? War Zimmermann. Er war Zimmermann. Markus 6 ist dieser nicht der Zimmermann. Marka 6 rozdział tak się tam zwraca do Pana Jezusa, czy to nie jest cieśla? Hat der Jesus das nötig? Czy Pan Jezus był zależny, czy musiał tak wykonywać tę pracę? Er ist doch der Schöpfer. Przecież on jest stwórcą, der alles bestimmen konnte. Który mógł wszystkim decydować. Und trotzdem hat er gearbeitet. A jednak on pracował. Das muss ein Vorbild für uns sein. I to musi dla nas być też wzorcem. Das ist aber auch eine Hilfe. Ale to także jest dla nas pomocą. Der Herr Jesus weiß, was du fühlst, wenn du arbeitest. Pan Jezus wie, co ty odczuwasz, gdy pracujesz. Der Herr Jesus war vollkommen Mensch oder ist vollkommen Mensch. Pan Jezus był i jest doskonałym człowiekiem. Und er hat den Druck der Arbeit gekannt. I on ten ucisk czy nacisk w pracy dokładnie znał. Der Jesus war natürlich nicht unter der Sünde. Oczywiście Pan Jezus nie był pod grzechem. Aber was es bedeutet zu arbeiten, ich sage Tag und Nacht, das kannte er auch. Ale co to oznacza pracować dniem i nocą, to on to też znał. A wenn du einmal das Gefühl hast, kein Mensch versteht dich. Jeśli ty może pojawi się w tobie takie uczucie, że żaden człowiek ciebie nie rozumie, dann gibt es einen, der dich wohl verstehen kann. To jest ktoś, kto bardzo dobrze ciebie rozumie. Der war auch in solchen Umständen. On również był w takich okolicznościach. Gut. Warum arbeiten wir eigentlich? Dobrze, po co, czy dlaczego w ogóle pracujemy? Es heißt geschrieben, wir sollen für niemanden eine Last sein. Genau. Es heißt ja auch, wir sollen jeder sein eigenes Brot essen. Genau. Das heißt, wir arbeiten erstens dafür, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Po pierwsze, właśnie pracujemy po to, aby zarobić sobie na własne życie. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Na przykład 1. Tesaloniczan 4, rozdział, wiersz 11. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Und 2. Thessalonicher 3, Vers 12. I 2. Tesaloniczan 3, rozdział, wiersz 12. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Das heißt, wir sollen unser eigenes Brot essen, wir sollen selber für unseren Unterhalt aufkommen. To znaczy, mamy jeść nasz własny chleb i sami pracować na utrzymanie naszego życia. Ich würde das gerne verbinden damit, dass wir zweitens von Gott den direkten Auftrag haben, also zu arbeiten. Ich chciałbym to też powiązać z tym, że po drugie mamy także bezpośredni rozkaz czy zadanie od Pana, abyśmy pracowali. Nicht der arbeitet, der Freude daran hat, bo nie pracuje ten, który ma radość w pracy, obwohl wir auch Freude an der Arbeit haben dürfen. Aczkolwiek oczywiście też możemy mieć radość z naszej pracy. Und Gott das hin und wieder auch schenkt. I Bóg od czasu do czasu nam to także daruje. Ich habe das jedenfalls erlebt. Ja to przynajmniej tak przeżyłem. Aber wir arbeiten, weil Gott das so will. Ale my pracujemy dlatego, że Bóg tak to chce. Es ist uns nicht freigestellt. To nie jest nam dane do wyboru. 2. Thessalonicher 3, Vers 10, der letzte Satz. 2. Thessaloniczan, 3. rozdział, 10. wiersz, ostatnie zdanie. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Gut. Zweitens, was ist das Ziel der Arbeit? Wozu arbeiten wir? A teraz po drugie, co jest celem naszej pracy? Po co pracujemy? Ein Ziel ist, haben wir gesehen, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Was ist ein weiteres Ziel? Jeden cel to widzieliśmy, pracować na utrzymanie swego życia, a co jest dalszym celem? Jak do nas należą, czy? Also für die auch arbeiten, die auch von uns abhängig sind. Genau, von uns abhängig sind. Was ist damit gemeint? Co masz na myśli z tym, co są od nas zależni? Wenn wir Familie haben? Oder die schwächer sind, die einfach noch nicht arbeiten können? Ja. Mach weiter. Also Adam hat ja auch die Aufgabe bekommen, zu herrschen oder über andere Dinge zu verwalten. So sollen auch wir, wenn wir jetzt arbeiten, auch denen, die schwächer es haben oder die einfach, denen es nicht gut geht oder schlecht geht, dass wir auch denen eben was geben. Genau, dazu gibt es einen Vers, Epheser 4 oder 5 ist das. Ja, Epheser 4, genau. Epheser 4, rozdział. Vers 28. 28 wiersz. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Das heißt, wir haben die Aufgabe, für solche auch aufzukommen, die aus bestimmten Gründen nicht dazu in der Lage sind. To znaczy, my także mamy to zadanie, aby zatroszczyć się o tych, którzy z różnych powodów nie są w stanie o siebie samego zadbać. Also für solche, die unverschuldet, to znaczy dla takich, którzy bez winy nicht dazu in der Lage sind zu arbeiten. Nie są w stanie, aby pracować. Es geht nicht darum, dass jemand der keine Lust hat zu arbeiten, von anderen durchgezogen wird. Nie chodzi o to, aby drugą osobę, która nie ma ochoty pracować, aby jej jakby pomóc przejść przez życie. Denn wenn ein solcher von uns unterstützt wird, bo jeśli taki ktoś jest przez nas podtrzymywany, dann fühlt er sich auch noch bestätigt, nicht zu arbeiten. To jeszcze będzie czuł się potwierdzony, aby nie pracować. Was soll ich arbeiten, wenn mir andere Geld dafür geben? No bo po co mam pracować, jeśli inni dają mi na to pieniądze, że nie pracuję? Gibt es sonst noch Ziele der Arbeit? Czy istnieją wofür ich arbeite? Dalsze cele, czy powody, motywy, dlaczego pracuję? Also wir arbeiten ja auch in der Welt und das gibt uns die Möglichkeit, auch einen Kontakt zu den Menschen zu haben und ein Zeugnis für sie zu sein. Ganz genau. Da gibt es auch eine Bibelstelle für. Istnieje także miejsce w Biblii na to. Erster Thessalonicher 4. Überhaupt die beiden Thessalonicher Briefe geben uns viel Lehre zur Arbeit. 1. Tesaloniczan, 4 rozdział. W ogóle te listy do Tesaloniczan dają nam wiele pouczeń na temat pracy. Das ist etwas länger, aber lies mal Verse 10 bis 12, also 4, 10 bis 12. 4 bis 12. Kapitel 4, Vers 10 bis 12. 4 rozdział, 1 Tesaloniczan, 10 do 12 wiersz. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Wir sollen ehrbar, anständig sein im Blick auf unsere Mitmenschen. Mamy być uczciwi wobec naszych współludzi. Und das ist ein wichtiger Grund, dass sie dann wenigstens einen Respekt haben vor den Gläubigen. I to jest ważny powód na to, że przynajmniej będą mieli respekt przed wierzącymi. Sonst kriegen wir überhaupt keinen Zugang zu ihnen. Bo inaczej żadnego dostępu nie będziemy mieli do tych ludzi. Es gibt ein weiteres Ziel. Istnieje jeszcze dalszy cel. Ich weiß nicht, was ihr Sonntagmorgens in der Regel tut. Nie wiem, co wy w niedzielę rano z reguły czynicie. Es geht um die Sammlung. Genau. 1. Koryntian 16, Vers 2. 1. Koryntian 16, rozdział, wiersz 2. Da heißt es, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat, für die Sammlung nämlich. 1. Koryntian 16, rozdział, 2 wiersz. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wznoszono nie dopiero wtedy i tak dalej. Wenn ich nicht arbeite und Geld verdiene, dann kann ich auch nichts geben. Jeżeli nie pracuję i nie zarabiam pieniędzy, to też nie jestem w stanie nic dać. Das ist ein interessanter Vers hier. To tak na marginesie też jest ciekawy wiersz tutaj. Insofern interessant, weil er viele von uns gar nicht so in dieser Weise mehr betrifft. Na tyle ciekawy, dlatego że on wielu z nas już właściwie w takim ścisłym znaczeniu już nie dotyczy. Als ich noch für eine Bank gearbeitet habe, gdy pracowałem jeszcze dla jednego banku, da habe ich jeden Monat dasselbe gehabt auf meinem Konto. To co miesiąc miałem na koncie jedno i to samo. Da war mein Gedeihen jeden Monat gleich. To wtedy mój zarobek był co miesiąc ten sam. Das war damals anders. To było kiedyś inaczej, weil da fast jeder selbstständig war. Aha, to kiedyś, to znaczy dawno temu było inaczej, ponieważ właściwie każdy był jakby samodzielny, miał jakby niby własną firmę. Jakby. Und in einem Monat hat Paulus vielleicht 20 Zelte verkauft, in einem anderen nur 5. I w jednym miesiącu Paweł może sprzedał 20 namiotów, a w innym miesiącu może tylko 5. Solche Situationen gibt es natürlich auch heute. Takie sytuacje oczywiście i dzisiaj istnieją. Gerade für solche, die eben selbst verantwortlich sind durch das, was sie tun, für das, was sie dann auch direkt bekommen. Szczególnie właśnie w przypadku tych, którzy jakby mają własną firmę i sami na siebie pracują i są za to odpowiedzialni, co otrzymują. Aber auch wenn wir jeden Monat das gleiche auf unserem Konto haben, ale nawet jeśli co miesiąc mamy ten sam zarobek na naszym koncie, sollten wir uns jedes Mal vor dem Herrn prüfen, to za każdym razem powinniśmy się przed Panem sprawdzić czy zapytać, wie viel der Herr möchte, dass ich ihm gebe. Ile Pan chce, abym mu dał. Vielleicht gibt es ein besonderes Bedürfnis, może istnieje jakaś szczególna potrzeba, und dann kann ich einmal auch mehr geben. I wtedy mogę też dać coś więcej. Nur als letzte Klammer zu diesen Sammlungen, wie viel geben wir eigentlich? Jeszcze jako ostatnią myśl na temat tych składek, ile właściwie dajemy? Oder wie viel sollten wir geben? Albo ile powinniśmy dać? So wie diese Witwe, die einfach nicht darauf schaute, was sie hat, sondern wie viel sie gab, und der Herr wird auch nie zulassen, dass uns irgendetwas mangelt. Ja. Das soll jeder auch für sich persönlich vor dem Herrn entscheiden. Genau. Was ist mit dem Zehnten geben? A co jest z dziesięciną? Also die Israeliten sollten ja einen zehnten Teil geben von all dem Ertrag, den sie hatten, und für uns sollte es schon so sein, dass wir wenigstens auch fähig wären, auch diesen zehnten Teil zu geben, dem Herrn. Ist dann der Zehnte für uns ein Anhaltspunkt? Ale czy ta dziesięcina jest dla nas jakby normą? Nein. Nein. Denn der Zehnte im Alten Testament bedeutet für uns etwas ganz anderes. Nie, bo ta dziesięcina w Starym Testamencie dla nas ma całkiem inne znaczenie. Ich habe das vielleicht schon ein andermal gesagt. Może to już innym razem powiedziałem. Da, wo im Alten Testament von einem Teil die Rede ist, tam gdzie w Starym Testamencie jest mowa o jakiejś cząstce czy części, steht der Teil für das Ganze. To ta część właściwie symbolizuje wszystko. In Israel wurde der Erstgeborene verschont durch das geschlachtete Lamm. W Izraelu pierworodny został ocalony przez ofiarę baranka. Und damit ist gemeint das ganze Volk Gottes, das an den Herrn Jesus glaubt, wird verschont. I to ma na myśli, czy to oznacza, że cały naród został ocalony. Bei der Beschneidung wurde ein Teil des Fleisches abgeschnitten. Jeśli chodzi o obrzezanie, to tylko część ciała została odcięta. Und gemeint ist, dass der ganze Mensch unbrauchbar ist für Gott. Ale chodzi o to, że cały człowiek jest nieużyteczny dla Boga. Das Volk Israel musste den Zehnten geben. Lud izraelski musiał dać dziesięcinę, czy jedną część. Und gemeint ist, dass wir ganz Gott gehören. A chodzi o to, że całkowicie należymy do Boga. Das heißt, das, was wir geben, to znaczy to, co my dajemy, geben wir zurück. My to właściwie tylko oddajemy. Es gehört sowieso ihm. Bo to i tak jemu należy. Und wenn man sich dessen mehr bewusst ist, jeśli sobie to człowiek więcej uświadomi, dann wird man vielleicht freigebiger. To może bardziej będziemy ochotni przy dawaniu. Weil es sowieso ihm gehört. Bo to i tak jemu należy. Wir geben, wie der Herr es uns aufs Herz legt. My dajemy tak, jak nam to Pan kładzie na serce. Nach Gedeihen, der Herr verlangt nicht Unmögliches von uns. Według tego, ile my też mamy, bo Pan nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Der Herr will auch nicht, dass wir unnüchtern werden. Pan też nie chce, abyśmy stali się nietrzeźwymi. Aber wenn wir so geben wie diese Witwe, ale jeśli będziemy dawali tak jak ta wdowa, dann wird der Herr das segnen. To Pan to pobłogosławi. Aber er wird dich auch prüfen. Ale on ciebie też sprawdzi, czy doświadczy. Es ist zwar war, auch aus meiner Erfahrung, jest to wprawdzie prawdą także z mojego doświadczenia, wenn du bereit bist, mehr zu geben, że jeśli jesteś ochotny czy gotów, aby więcej dać, gibt der Herr auch mehr, to Pan też więcej ci da. Aber er entlohnt in aller Regel nicht materiell. Ale on z reguły nie wynagradza tobie to materialnie, sondern geistlich. Ale duchowo. Und dann wird prüfen, ob man wirklich bereit war, so viel zu geben. I on wtedy nas sprawdzi, czy doświadczy, czy rzeczywiście byliśmy gotów na to, aby więcej dać. Ich möchte noch ein letztes Ziel der Arbeit nennen. Jeszcze chciałbym ostatni cel wymienić pracy. Und das findet ihr in Titus 2. Znajdziecie to w liście do Tytusa, w drugim rozdziale. Und zwar lesen wir in Titus 2, Vers 10. Czytamy tam w wierszu 10, Tytusa 2,10. Dass wir nichts unterschlagen sollen, sondern all gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unserem Heiland Gott ist, zieren in allem. Że niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Das wird den Knechten gesagt, im Blick auf ihre Arbeit. Jest to powiedziane sługom w stosunku do ich pracy. Es gibt also eine direkte Beziehung zwischen Arbeit und Lehre. Istnieje więc bezpośrednia relacja pomiędzy pracą a nauką. Wenn du treu arbeitest, jeśli wiernie pracujesz, dann ziehst du, dann ehrst du die Lehre des Wortes Gottes. To ty wtedy ozdabiasz i czcisz jakby naukę Zbawiciela naszego Boga. Wem gegenüber? I to wobec kogo? Kannst du die Frage noch anders formulieren? Ja, wenn ich etwas verziere, wenn ich etwas schön zeige, jeśli ja coś ozdabiam albo upiększam, dann muss es doch jemandem gegenüber sein. Przecież musi to być wobec kogoś. Wem gegenüber? Wer ist also derjenige, der jetzt diese Lehre verschönt oder geziert, geehrt sieht? Kto więc jest ten, który widzi, że ta nauka jest ozdobiona przez nasze zachowanie w pracy? Also die Menschen, die uns umgeben, die sehen an welchen Grundsätzen wir handeln und leben. Genau. Sie sehen, dass da Leute nicht irgendein theoretisches Konstrukt glauben, sondern dass sie das, was sie glauben, auch ausleben. Tak, są to ludzie, którzy więc widzą po nas, że nie my mamy jakąś teoretyczną naukę, ale że rzeczywiście to też urzeczywistniamy w naszym życiu. Dass ihr Leben hinter ihrem Glauben steht. I że widzą, że ich czy nasze życie jest rzeczywiście za tą wiarą, że to też odbija jakby. Das macht uns authentisch ihnen gegenüber. I to sprawia, że jesteśmy wiarygodni wobec nich. Ich möchte dann gerne sagen, dass Arbeit nicht nur die Arbeit ist, die wir außer Haus tun. Chciałbym też powiedzieć, że praca to nie tylko jest ta praca, którą wykonujemy poza domem. Es ist zwar wahr, wenn es um eine Art von Definition von Arbeit geht. Jest to wprawdzie prawdą, jeśli chodzi o jakąś definicję pracy. Oder dass wir verstehen, was mit Arbeit gemeint ist. Że abyśmy zrozumieli, o co chodzi, jeśli chodzi o to słowo pracy. So wie ihr schon gesagt habt, auch Paulus in 1. Korinther 9 sagt. Tak jak żeście to powiedzieli, tak to też mówi Paweł w 1. Koryntian 9 rozdziale. Vers 7, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold, wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht, oder wer weidet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? To jest w wierszu 7, 1 Koryntian 9. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem, kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa, albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Es geht also um Arbeit, für die es einen gewissen Lohn gibt. Chodzi więc o pracę, dla której dzięki której można zarobić właśnie sobie coś. Hier ist es die Entlohnung zum Beispiel bei dem Kriegsdienst. Tu na przykład chodzi o ten zarobek czy zapłatę przy służbie żołnierskiej. Oder der Lohn durch den Ertrag eben bei der Herde oder beim Weinberg. Albo zapłata przez ten plon czy też przez to mięso, które się potem ma. Trotzdem gibt es einen Arbeitsplatz, der nicht materiell entlohnt wird. A jednak istnieje miejsce pracy, które nie jest wynagradzane w sposób materialny. An welchen könntet ihr da denken? geht um eine Arbeit, wie zum Beispiel man im Haushalt als Hausfrau tut, wie es auch in Sprüche 31 steht, wo sie halt eben den Ertrag, das wird dort in den Versen halt erklärt. Ja, Haushalt auf jeden Fall. Oczywiście praca w domu, jak najbardziej. Wobei die Frau in Sprüche 31 ein bisschen mehr tut als Haushalt machen. Aczkolwiek ta niewiasta w Przypowieściach 31 trochę więcej robi niż tylko zarządzać domem. Das war schon eine Unternehmerin irgendwie. Ona była jakby już osoba, która miała własną firmę. Aber mir geht es jetzt speziell um den Haushalt, wie du gesagt hast. Ale mi teraz chodzi szczególnie o właśnie o dom czy zarządzanie właśnie sprawami w domu. Proszę. Und auch die Erziehung der Kinder, dafür kriegen wir auch kein Geld. Genau. In unserer Gesellschaft steht das irgendwie hinten an. W naszym społeczeństwie te rzeczy są jakby z tyłu. Jedenfalls für Deutschland kann ich sagen, da gibt es nicht mal eine Steuerentlastung für. Przynajmniej w Niemczech mogę tak powiedzieć, na taką pracę nawet nie ma jakiegoś ulżenia w płaceniu podatku. Aber in den Augen Gottes ist das eine wertvolle Arbeit. Ale w oczach Bożych jest to cenna praca. Aus diesem Grunde habe ich mir angewöhnt zu sagen, z tego powodu przyzwyczaiłem się do tego, aby mówić Arbeit im Haus oder außer Haus. Praca w domu albo poza domem. Und ich hoffe, dass diejenigen von uns, die Ehemänner sind oder werden. I mam nadzieję, że ci, którzy wśród nas są albo mężami, albo się nimi kiedyś staną, dass bei ihren Ehefrauen Wert schätzen. Że wy u waszych żon to właśnie sobie cenicie, że taką pracę czynią. Denn es ist in der Regel die Aufgabe, die die Ehefrau wahrnimmt. Gdyż z reguły jest to praca, którą właśnie wykonuje żona. Und mit Wertschätzen meine ich, a z docenianiem to mam na myśli das, was jedenfalls im Deutschen dieses Wort auch sagt. To, co przynajmniej w niemieckim to słowo też wyraża, dass diese Arbeit einen Wert hat. Że ta praca ma pewną wartość. Und wenn eine Arbeit einen Wert hat, a jeśli praca ma jakąś wartość, dann sage ich das. To ja to też wtedy wyrażam. Wertschätzung drückt sich aus, wie ich das auch dankend annehme, mit Lob. Bo docenianie czegoś to wyraża się też w tym, jak ja to w sposób dziękujący, też i chwalący wyrażam. Aber zweitens, dass ich dem auch einen materiellen Wert beimesse. Ale po drugie też, że ja jakby zaliczam, czy przyjmuję to, jakby to też miało materialne znaczenie. Tak? Wir stehen in der Gefahr zu sagen, bo my jesteśmy w takim niebezpieczeństwie, aby powiedzieć, ich bekomme ja einen Lohn für meine Arbeit außer Haus, bo ja otrzymuję zapłatę za moją pracę poza domem. Also habe ich die Freiheit, mir auch Dinge zu kaufen, die ich gut finde. I dlatego mam też wolność kupić sobie rzeczy, które ja uważam za dobre. Meine Frau hat das nicht oder weniger. A moja żona nie ma takiego czegoś albo mniej niż ja. Also muss sie gucken, wie sie damit klarkommt. Więc niech sobie zobaczy, jak sobie da radę. Das ist nicht die Weise Gottes. Taki nie jest sposób Boży. Wertschätzung heißt auch in dieser Hinsicht der Ehefrau Freiheiten zu geben. Docenianie w takim znaczeniu też oznacza, aby żonie dać wolności. Woher wissen wir, dass die Frau einen Schwerpunkt in dem Haushalt hat? Skąd wiemy, że kobieta czy żona ma, czy nacisk jej pracy jest położony na pracę w domu? Sind das eine Sprüche, auch wo sie sich mit dem ganzen Haushalt beschäftigt? Ja, aber wir finden im Neuen Testament eine direkte Anweisung dazu. Ale w Nowym Testamencie znajdziemy bezpośredni nakaz do tego tematu. 1. Timotheus 5, Vers 14. Ja, sehr gut. 1. Tymoteusza 5:14. Da bezieht sich das auf die jüngeren Witwen zunächst mal. Tamto w pierwszym znaczeniu odnosi się do młodszych wdów. Es gibt noch eine etwas allgemeinere Stelle, die ist in Titus 2. Istnieje jeszcze troszeczkę bardziej ogólne miejsce, które jest w Tytusie drugim rozdziale. Da heißt es in Vers 4. W wierszu 4 tam jest napisane, dass die älteren Frauen die jüngeren unterweisen sollen, ihre Männer zu lieben. Damit ist gemeint eine äußere Fürsorge. Tu najpierw wiersz 4, że mają pouczać starsze kobiety młodsze, by miłowały swoich mężów i dzieci. To jest wewnętrzna troska, o którą mają mieć o te młodsze kobiety. Ihre Kinder zu lieben. No, żeby miłowały dzieci. Das heißt auch für die Kinder da zu sein. To znaczy, żeby te kobiety także były po prostu dostępne dla tych dzieci. Und dann später mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein. A dalej jest mowa, aby były zajęte domowymi pracami. W polskim jest oddane to słowem gospodarne. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das wenig attraktiv erscheint. My żyjemy w społeczeństwie, w którym to nie wydaje się zbyt atrakcyjne ta praca. Wenn eine Frau etwas auf sich hält, muss sie auch außerhalb des Hauses geschäftstätig unterwegs sein. A jeśli kobieta uważa, że ona kimś jest, to musi wtedy też na zewnątrz być jakoś widziana w jakiejś firmie. Und ich kann nicht sagen, dass die Schrift das untersagt. Ja nie mogę powiedzieć, że Pismo taką pracę zabrania. Dazu gibt es das Beispiel von Priscilla. Bo istnieje taki przykład Prysyli. Wir lesen in Apostelgeschichte 18. Czytamy w Dziejach Apostolskich 18 rozdziale, dass es heißt von ihr und ihrem Mann. Tam jest mowa o jej i o jej mężu. In Vers 3 am Ende, sie waren Zeltmacher von Beruf. W wierszu 3 pod koniec, że byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Das heißt, es war nicht nur der Mann Zeltmacher. To znaczy nie tylko mąż był tym twórcą namiotów, sondern sie auch. Ale ona też. Dabei sollte man trotzdem nicht vergessen, przy tym jednak nie powinno się zapomnieć, wir lesen nicht davon, dass sie Kinder hatten. Nie czytamy o tym, żeby mieli dzieci. Und die ganze Hin- und Herreiserei dieser beiden, to wszelkie ich podróżowanie tych dwóch, und das Fehlen irgendeines Hinweises auf Kinder, i także brak jakiejkolwiek wskazówki na to, żeby oni posiadali, czy mieli dzieci, scheint das anzudeuten. Właśnie na to wskazuje. Aber Gottes Wort lässt das offen. Że tych dzieci nie mieli, ale Słowo Boże jednak to pozostawia otwarte ten temat. Jedenfalls hat nach Titus 2 und 1. Timotheus 5 die Frau die Verantwortung für den Haushalt. W każdym razie według Tytusa 2 rozdziału i 1 Tymoteusza 5 rozdziału kobieta ma odpowiedzialność o dom. Vergesst das bitte nicht. I proszę nie zapominajcie tego. Das ist in den Augen Gottes wertvoll, diese Arbeit. W oczach Bożych ta praca jest cenna czy wartościowa. Und nicht irgendwas nebensächliches, irgendein Mist. To też nie jest nic drugorzędnego, czy, no. Sondern wirklich wertvoll. Ale rzeczywiście jest to wartościowe i cenne. Und Gott erwartet, dass ihr das tut. I Bóg oczekuje od was, abyście to czynili. Das heißt nicht, dass wir Männer sagen, da sollen sich die Frauen umsorgen und alles kümmern. To nie oznacza, że my mężczyźni teraz powiemy, o to się mają troszczyć kobiety. Wir werden ermahnt, unsere Frauen zu lieben. My jesteśmy napominani, abyśmy nasze żony miłowali. Und das beinhaltet, dass wir unseren Frauen helfen. A to zawiera to, że naszym żonom pomagamy. Auch im Haushalt. Także w domu. Spätestens bei den Kindern ist doch klar, dass nicht nur die Frauen die Kinder lieben sollen. Najpóźniej, jeśli przyjdą czy pojawią się dzieci, to jest jasne, że przecież nie tylko żony mają miłować dzieci. Sondern dass wir die gleiche Aufgabe haben. Ale my mamy to samo zadanie. Und wir als Männer sollen die Aufgabe unserer Frau wertschätzen. A my jako mężowie powinniśmy doceniać pracę czy zadania naszej żony. Jetzt komme ich einmal zu euren Fragen. Teraz powrócę czy przyjdę do waszych pytań. Welche Mittel kann ein Christ bei der Arbeitsjobsuche einsetzen? Jakie środki chrześcijanin może używać w poszukiwaniu pracy? Ich bin nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Nie całkiem jestem pewny, o co tu chodzi w tym pytaniu. Grundsätzlich stehen uns alle Mittel, die wir in unserer Gesellschaft ganz neutral finden, stehen uns frei. Zasady to wszystkie środki, które w naszym społeczeństwie znajdziemy, które są neutralne, potrafimy, czy są dla nas dostępne, aby poszukiwać pracy. Also ich sag mal, wenn da eine Anzeige in der Zeitung ist, dann schaue ich mir die an natürlich. Mam na myśli, jeśli na przykład jest jakiś artykuł, czy ogłoszenie w gazecie, to oczywiście ja sobie to obejrzę. Oder im Internet. Albo w internecie. Oder ich kann mich auch frei von mir aus bewerben bei Unternehmen, auch wenn da keine Stellenausschreibung da ist. Aber ja oczywiście sam mogę też złożyć jakieś podanie w jakiejś firmie, nawet jeśli oni kogo nie szukają. Przynajmniej to nie jest mi wiadome. Aber wie gehe ich an das Thema eigentlich ran? Ale jak ja w ogóle podchodzę do tego tematu? Es ist ein Thema, was typischerweise gehört zu dem Themenkomplex, den Willen des Herrn zu erkennen. Jest to temat, który typowo należy do tematu czy ogólności tych tematów, jak rozpoznaję wolę Pana. Das heißt, das erste, was ich tue, ich bete dafür. To znaczy, pierwsze, co czynię, to jest, ja modlę się. Auch als junger Mensch. Także jako młody człowiek. Dann erwartet Gott von mir in aller Regel nicht, dass ich eine Arbeit tue, zu der ich überhaupt keine Fähigkeit habe. Potem oczywiście z reguły Bóg nie oczekuje ode mnie, abym jakąkolwiek pracę wykonywał, do której nie mam zdolności. Das, was wir in erster Linie auf geistliche Dinge anwenden, to, co w pierwszym znaczeniu, w pierwszym rzędzie odnosimy do duchowej pracy, betrifft aber in gleicher Weise auch unsere irdischen Fähigkeiten. Dotyczy w takim samym znaczeniu także naszych ziemskich zdolności. Mateusza 25 rozdział. Finden wir dieses Gleichnis, wo ein Mensch außer Landes reiste und seine Habe Knechten übergab. Znajdziemy podobieństwo o tym, że pewien człowiek wyjechał poza ziemię, czy poza kraj i swój majątek oddał innym. Und da heißt es in Vers 15, jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. I w wierszu 15 jest napisane, że każdemu dał według jego zdolności. Das heißt, Gott erwartet nicht, dass du Bäcker wirst, wenn du irgendwie mit Brot gar nichts anfangen kannst. Znaczy, Bóg nie oczekuje od ciebie, abyś stał się piekarzem, jeśli nic nie potrafisz uczynić z chlebem. Und wir als Eltern sollten uns auch sehr vorsichtig äußern, unsere Kinder in spezielle Richtungen zu drängen. I my jako rodzice powinniśmy być ostrożni w wyrażaniu naszego zdania w takim znaczeniu, żebyśmy nasze dzieci pchali w jakiś kierunek. Früher war es üblich, dass wenn der Vater eine Tätigkeit ausübte, der Sohn auch. Kiedyś to było zwyczajem, że jeżeli ojciec wykonywał jakąś pracę, to syn wchodził w jego ślady. Und insbesondere wenn der Vater selbstständig war, dann musste der Sohn das übernehmen. A szczególnie gdy ojciec był jakby samodzielny, to syn musiał to potem przejmować. Manchmal war das im Gegensatz zu den Fähigkeiten, die der Sohn oder die Tochter hatte. A czasami to było właściwie wbrew zdolnościom, które syn czy córka posiadali. Trotzdem empfehle ich euch immer, a jednak zawsze wam proponuję, czy zalecam, euch mit euren Eltern darüber zu unterhalten, was ihr tun wollt. Abyście porozmawiali z waszymi rodzicami, co macie kiedyś czynić. Denn es gibt in aller Regel keinen, der euch besser kennt als eure Eltern. Bo z reguły nie istnieje żadna inna osoba, która was lepiej zna niż właśnie wasi rodzice. Und wir selbst haben manchmal Wunschgedanken im Blick auf eine Arbeit. A my sami czasami mamy takie myśli, czy życzenia, czy pragnienia w stosunku do jakiejś pracy, które nie mają nic do czynienia z naszymi zdolnościami. Aber vielleicht hast du auch einen Freund, vielleicht auch einen väterlichen, eine mütterliche Freund, Freundin. Ale masz też może jakiegoś przyjaciela, czy jakiegoś ojcowskiego, czy jakąś matczyną przyjaciółkę. Und ihr kennt die Geschichte bei Rehabeam, dass es immer gut ist, solche älteren Ratgeber ernst zu nehmen. I wy znacie tą historię w przypadku Rehabeama, że zawsze jest dobrze, aby wziąć pod uwagę radę starszych. Am Ende musst du selbst die Entscheidung treffen. W końcu, czy ostatecznie, to ty sam musisz podjąć decyzję. Und die kann dir auch niemand abnehmen. I też nikt nie potrafi ci jej odjąć. Aber der Herr hat uns nicht umsonst isoliert in die Landschaft gestellt. Ale Pan nie bez powodu nie postawił nas odizolowanych na terenie jakimś. Dazu gehört auch das Lesen des Wortes Gottes. Jeśli chodzi o poznanie tej woli, to też do tego należy czytanie Pisma Świętego. Warum? Dlaczego? Nicht, weil wir in dem Wort Gottes jetzt finden, du sollst in eine Bank gehen. Nie dlatego, że w Piśmie znajdziemy teraz napisane, że ja mam iść teraz do banku. Und ich warne davor, jetzt die Bibel irgendwie aufschlagen zu lassen und dann auf der Seite die Arbeitsstelle, das ist jetzt mein Job dann. Ja ostrzegam przed takich czynności, że ktoś otwiera Biblię jako przypadkowo i znajdzie na tej stronie jakiś zawód i on pokazuje, że ja mam ten zawód wziąć. Aber wenn ich die Bibel lese, dann kenne ich mehr und mehr die Gedanken Gottes. Ale jeśli ja czytam Biblię, to coraz więcej czy coraz bardziej znam myśli Boże. Dann lebe ich mehr in Gemeinschaft mit ihm. Wtedy więcej żyję w społeczności z Nim. Und dann kann ich seine Führung besser verstehen. I wtedy ja potrafię lepiej zrozumieć Jego prowadzenie. Warum betest du nicht mal vor einer Sonntagnachmittagsstunde, also vor der Stunde zur Auferbauung nach 1. Korinther 14? Dlaczego na przykład przed godziną na głoszenie Słowa Bożego w niedzielę po południu nie pomodlisz się przed tym głoszeniem? Konkret darum, dass der Herr dir eine Antwort auf deine Frage gibt. Aby Pan, to znaczy sam dla siebie tak się pomódl, żeby Pan dał Ci odpowiedź, konkretną odpowiedź na to pytanie. Das würde er vielleicht nicht beim ersten oder zweiten Mal direkt tun, aber vielleicht doch. On może nie odpowie Ci bezpośrednio za pierwszym czy drugim razem, ale może jednak tak. Und wenn wir dann mit offeneren Ohren da säßen, dann würden wir vielleicht auch eine Antwort bekommen. A gdybyśmy może siedzieli z bardziej otwartymi uszami na tym miejscu, to może też byśmy otrzymali odpowiedź. Ein wichtiger Punkt ist noch der innere Frieden. I jeszcze dalszy ważny punkt w tej sprawie jest wewnętrzny pokój. Der Herr schickt dich nie einen Weg, über den du innerlich unglücklich oder im Unfrieden bist. Pan nigdy nie wysyła cię jakąś drogą, w której wewnętrznie jesteś niespokojny albo nieszczęśliwy. Sondern er wird dir immer innere Ruhe geben. On zawsze da Ci do tego też wewnętrzny pokój. Wenn die nicht vorhanden ist, dann geh diesen Schritt nicht. A jeśli takiego pokoju wewnętrznego nie posiadasz, to nie idź tą drogą. Wenn ihr was anderes gemeint habt mit der Frage, dann müsst ihr die nachher vielleicht nochmal stellen. A jeśli coś innego mieliście na myśli z tym pytaniem, to może musicie to jeszcze później zadać, to pytanie. Wie sehen die Beziehungen des Christen zu seinen Konkurrenten aus? Jak wyglądają relacje chrześcijanina w stosunku do jego konkurentów? Das kann man natürlich jetzt beziehen auf die Arbeitsstellensuche, genauso wie auf die Tätigkeit bei der Arbeit. To oczywiście można odnieść do tej czynności w poszukiwaniu pracy, jak tak samo już będąc w pracy. Grundsätzlich empfehle ich euch, zasady wam zalecam, sieh nicht auf den anderen, nie spoglądaj na drugiego, vor allen Dingen versuche den nicht irgendwie auszustechen, a przede wszystkim nie staraj się jakby wygryźć. Nie staraj się go wygryźć z tego miejsca. Sondern versuche einfach das zu sagen, das zu tun, so zu sein, wie du das für richtig hältst. Ale po prostu staraj się być takim i mówić tak, jak uważasz, że to jest jeszcze stosowne, czy przed Panem dobre. Und sei sicher, wenn du einen Weg gehst, von dem du sagen kannst, da kann der Herr mitgehen. I bądź pewny, że jeśli idziesz jakąś drogą, o której mówisz, czy jesteś pewny, że tą drogą też może iść ze mną Pan, to wtedy też na dłuższy dystans to będzie błogosławione. Du hast so eine gewisse Situation bei Jakub und Esau gehabt. Oder sieht man? Widzi się takiego pewnego rodzaju sytuację przy Jakubie i Ezawie. Da ging es nicht um die Bewerbung für eine Stelle. Tam nie chodziło o miejsce, składanie podania o jakieś miejsce, aber um den Segen und das Erbe. Ale chodziło tam o błogosławieństwo i o dziedzictwo. Und das ist sehr ähnlich. I to jest bardzo podobne. Und Jakub, angestachelt durch seine Mutter, i Jakub jakby napędzany przez swoją matkę. Und wir können als Eltern manchmal unsere Kinder sehr anstacheln. A my czasami bardzo jako rodzice możemy napędzać, czy pobudzać, czy pchać nasze dzieci. Versuchte seinen Bruder auszustechen. On starał się właśnie wygryźć przez to pchanie czy napędzanie swojego brata. Das endete im totalen Chaos. I skończyło się to w totalnym chaosie. Feindschaft der Brüder. Nienawiść braci. Er hat seine Mutter wohl nie wieder gesehen. I prawdopodobnie swojej mamy już nigdy w życiu Jakub nie widział. Als er dann eben flüchten musste. Gdy musiał uciekać. Es bringt nichts, sich gegen den anderen zu wenden. To nic nie daje, jeśli się zwracamy przeciwko komuś innemu. Bei uns gibt es so ein Sprichwort. U nas jest takie przysłowie. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Zawsze w życiu widzi się dwa razy. Und sei sicher, wenn du dir jemanden zum Feind gemacht hast. I bądź pewny, jeżeli kogoś sobie uczyniłeś nieprzyjacielem, das wird er behalten. To on to też zapamięta sobie. Und beim nächsten Mal wird er sich gegen dich wenden. I następnym razem zwróci się przeciwko tobie. Vor allen Dingen sollten wir nicht die Methoden der Welt anwenden. Przede wszystkim nie powinniśmy używać metod tego świata. Ich meine Römer 12. Mam na myśli rozdział 12 listu do Rzymian. Wo es heißt, Rzymian 12, gdzie napisane jest, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sein sollen, abyśmy nie upodabniali się do tego świata, sondern verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes. Ale abyśmy zostali przemienieni przez odnowienie umysłu swego. Und prüfen, was der gute und wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Abyśmy rozróżniali czy sprawdzali, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Diese Welt lehrt uns, diese Gesellschaft lehrt uns eine Menge von Methoden, wie ich wirklich gegen den anderen arbeiten kann. Ten świat i to społeczeństwo wokół nas uczy nas wiele metod, przez które czy którymi ja mogę skutecznie pracować przeciwko komuś innemu. Gerade das sollen wir nicht tun. Dokładnie tak mamy nie postępować. Dann verdienst du vielleicht nachher weniger. Ty może, jeśli tego nie będziesz używał, będziesz potem mniej zarabiał. Hast vielleicht nicht die herausragende Position. Może nie masz takiego znakomitego miejsca w pracy. Aber du hast das Jahr des Herrn. Czy stanowiska, ale masz akceptację Pana. Und das ist mehr wert auf Dauer als alles andere. A to jest więcej warte niż wszystko inne. Wie soll man auf Mobbing reagieren? Jak należy zareagować na mobbing? Das finden wir natürlich nicht so direkt in der Schrift. Oczywiście tego nie znajdziemy w piśmie tak bezpośrednio. Aber vielleicht finden wir doch so gewisse Anhaltspunkte dafür. Ale może znajdziemy jednak kilka wskazówek na ten temat. Jakub wurde bei Laban so ziemlich gemobbt, würden wir heute sagen. Jakub u Labana był bardzo mocno pod mobbingiem, tak byśmy dzisiaj mogli powiedzieć. Ständig wurde der Lohn verändert. Ciągle jego zapłata była zmieniana. Ständig wurde die Grundlage für die Beurteilung verändert. I wciąż fundament na ocenę jego zachowania był też zmieniany. Aber Jakub hat das jedenfalls etliche Jahre einfach akzeptiert. Ale Jakub przynajmniej przez wiele lat to po prostu zaakceptował. Und Gott war auf seiner Seite. I Bóg był po jego stronie. Seine Herden waren die größeren. Jego trzody były większe. Egal was Laban getan hat, cokolwiek Laban uczynił, so war Gott auf der Seite Jakobs. To Bóg był po stronie Jakuba. Joseph wurde auch in Ägypten gemobbt. Joseph też w Egipcie był pod mobbingiem. Von einer Ecke in die nächste sozusagen. Jakby z jednego kąta do drugiego. Aber der Herr war auf seiner Seite. Ale Pan był po jego stronie. Damit will ich das Problem des Mobbing nicht herunterspielen. Ja tymi słowami nie chcę jakby obniżać czy zmniejszać problem mobbingu. Je nachdem in was für einer seelischen Verfassung man ist. Bo zależnie od tego, w jakim duszewnym czy duchowym stanie, czy jak? Czy pojęciu jesteśmy? Macht einen das fertig bis zur Verzweiflung. To może to nas doprowadzić do całkowitego zwątpienia. Und auch krank zum Teil. I po części nawet może nas to doprowadzić do choroby. Aber wir lernen aus verschiedenen Stellen. Ale uczymy się z różnych miejsc. Zum Beispiel, wie die Knechte im Neuen Testament sich verhalten sollten. Na przykład, jak słudzy mieli zachowywać się w Nowym Testamencie. Und die hatten es nicht so einfach wie wir heute. I oni nie mieli tak łatwo, jak my dzisiaj to mamy. Wir können kündigen und wieder irgendwo anders was suchen. My możemy dać wypowiedzenie w pracy i gdzieś indziej zacząć. Das waren Sklaven. Ale to byli niewolnicy. Die hatten gar keine Wahl, die mussten da arbeiten. Oni nie mieli żadnego wyboru, oni tam musieli pracować. Und trotzdem wird ihnen gesagt, auch wenn ihr einen missgünstigen Herrn habt, seid gehorsam. A jednak jest im powiedziane, jeśli macie Pana niedobrego, to bądźcie posłuszni. Nun, wer in einer solchen Situation einmal ist oder war, a kto w takiej sytuacji się znalazł albo był, znajduje albo był, dass er einen missgünstigen Herrn hat, że ma takiego pana, który spogląda negatywnie na ciebie, und oder auch noch missgünstige Kolleginnen und Kollegen, albo czy w dodatku masz takich kolegów, der weiß, dass er tun kann, was er will, und es wird alles negativ gemacht. I cokolwiek ty czynisz, to i tak to jest negatywnie widziane. Es gibt eine Möglichkeit, weiter einfach zu versuchen, durch gute Arbeit zu überzeugen. Jest jedna możliwość, czy jeden sposób dalej po prostu przez dobrą pracę tych ludzi przekonać. Manchmal funktioniert das. Czasami to funkcjonuje. Manchmal ist es aber auch so, dass wir einfach, weil wir Christen sind, gemobbt werden. Ale czasami jest tak po prostu dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy pod mobbingiem. Gerade dann ist es wertvoll, durchzuhalten. Właśnie wtedy też jest to cenne, jeśli się w tym wytrwa. Das ist das beste Zeugnis, das wir diesen Menschen abgeben können. To jest najlepsze świadectwo, które możemy dać tym ludziom. Eben dann nicht heimzuzahlen, sich zu rächen. No właśnie wtedy się tym ludziom nie oddawać i się mścić. Römer 12 sagt uns ausdrücklich, dass Gottes die Rache ist. Rzymian 12 rozdział nam mówi dokładnie, że zemsta należy do Pana. Sondern eben auszuhalten. Mamy więc wytrwać. Nicht selten, irgendwann wechseln die Vorgesetzten und dann ändert sich die Situation. Nierzadko, więc często jest tak, że przełożeni jakoś zmieniają pozycję i też nasza sytuacja się w pracy zmienia. Aber wenn es einen total krank macht, ale jeśli ta sytuacja nas całkowicie doprowadza do choroby, dann wird man früher oder später letztlich doch irgendwie sich was anderes suchen. To prędzej czy później jednak człowiek poszuka sobie inną pracę. Aber handle nie im Affekt. Ale nigdy nie działaj w afekcie. Sondern bete erst einmal darüber. Ale najpierw w tej sprawie się módl. Und sprich mit einem Freund, einem väterlichen Freund, mütterlicher Freundin darüber. I porozmawiaj z jakimś ojcowskim przyjacielem czy matczyną przyjaciółką. Manchmal müssen wir ja auch zugeben, dass wir selber Anlass geben für ein solches Fehlverhalten anderer. Czasami też musimy przyznać się do tego, że sami jesteśmy powodem do błędnego zachowania się innej osoby wobec nas. Und Christ zu sein heißt nicht, sich immer wegzuducken. A być chrześcijaninem to nie oznacza, że we wszystkim się poddajemy. Demut bedeutet nicht, dass wir ein Selbstwertgefühl haben dürfen. Selbstbewusstsein. Demut heißt nicht, dass wir das nicht haben dürfen. Ja. Pokora nie oznacza, że nie możemy mieć, że nie możemy posiadać jakiegoś poczucia wartości naszej własnej osoby. In der Unternehmenswelt heute wird gefordert, dass man selbstbewusst auftritt. Dzisiaj w firmach wymaga się od nas tego, abyśmy pewni siebie jakoś się zachowywali. Und bis zu einem gewissen Grad dürfen wir das auch tun. I do pewnego stopnia możemy też tak postąpić. Und meine Erfahrung ist in diesem Bereich. A moje doświadczenie w tej sprawie jest, dass es oft solche sind in dem beruflichen Umfeld, że często to tacy są w naszym otoczeniu w pracy, auf die dann eingeschlagen wird, którzy tak właśnie się zachowują na Moment, wen meinst du jetzt, weil das ist jetzt ein bisschen schwierig. Auf welche wird eingeschlagen? Da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Also ja. Im beruflichen Umfeld wird auf Personen eingeschlagen, die selber irgendwie so eine überaus demütige Haltung haben. Ja. Często w pracy jest tak, że na tych, którzy mają w nadmiarę takie usposobienie pokory czy uniżania siebie, na tych szczególnie się właśnie ich bije czy uciska. Und gerade wenn es jetzt um Gläubige geht, i szczególnie jeśli chodzi o wierzących, und wenn jemand solche Probleme hat mit Kollegen oder Vorgesetzten, jeśli ktoś ma takie problemy z kolegami czy z przełożonymi, dann empfehle ich sehr, mal sich mit einem christlichen Seelsorger, einem gläubigen Seelsorger zusammenzusetzen. Bardzo też zalecam, aby usiąść i porozmawiać z takim pasterzem, duszpasterzem. Wir als Brüder haben die Verantwortung, einen solchen Hirtendienst dann zu tun an solchen Personen. I my jako bracia mamy wtedy tą odpowiedzialność, aby wykonać taką służbę pasterską wobec takich osób. Einmal, dass sie diese Probleme verarbeiten können. Po pierwsze, aby mogli w ogóle jakby nie zająć się, po prostu przetrawić te rzeczy, te problemy. Einen Weg aus dieser scheinbar ausweglosen Situation zu finden. I aby znaleźć jakąś drogę z tej niby bez drogi, czy tej sytuacji niby bez wyjścia. Manchmal muss man wechseln. Czasami jest to konieczne, aby zmienić pracę. Aber ich habe oft erlebt, dass Leute dann, wie man bei uns sagt, vom Regen in die Traufe kamen. Ale ja to często przeżyłem, jak to się u nas w niemieckim mówi, że ludzie przeszli z deszczu do burzy. Dass an dem nächsten Arbeitsplatz es genauso weiterging. Że w drugim miejscu pracy sprawa została po prostu kontynuowana. So dass das nicht die Regellösung ist, einfach wegzugehen. Także więc to nie jest wyjściem, które z reguły się czyni, że się po prostu odchodzi. Dann ist von anderen Gefahren die Rede, die man im Arbeitsleben als Christ antreffen kann. Potem jest też mowa o innych niebezpieczeństwach, z którymi można się spotkać jako chrześcijanin w pracy. Es gibt natürlich Unmengen an Gefahren im Arbeitswesen. Oczywiście, że istnieje ogromna ilość niebezpieczeństw w pracy dla nas. Eine Gefahr, die ich an anderer Stelle normalerweise bei dem Thema aufgreife. Inne niebezpieczeństwo, które w innym razie jakoś wspominam przy tym temacie. Psalm 127, Vers 2. To jest Psalm 127, wiersz 2. Vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, spät aufbleibt, das Brot der Mühsal esst, so gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Es gibt Leute, die arbeiten von Nacht bis Nacht. Są ludzie, którzy pracują z nocy do nocy. Und haben nur noch Sinn für ihre Karriere. I tylko widzą swoją karierę. Vergeblich. To jest nadaremnie. In den Augen Gottes gar nichts nütze. A w oczach Bożych to jest do niczego użyteczne. Wenn mein ganzer Lebensinhalt nur Beruf, Beruf, Beruf ist, jeśli całą treścią mojego życia jest tylko praca, praca, und wenn ich dann noch verheiratet bin, Familie habe, a jeśli ja jeszcze wtedy jestem żonaty i mam rodzinę, früher oder später geht das kaputt, to prędzej czy później to się zepsuje. Schaffe ich es nicht mehr zu den Versammlungsstunden. Już nie dam rady zdążyć na godziny zgromadzenia. Davor ist ausdrücklich zu warnen. I ja przed takim czymś tylko mogę wyraźnie ostrzegać. Andererseits werden wir in dem Buch der Sprüche ermahnt. Z drugiej strony w Księdze Przypowieści jesteśmy napominani, fleißig zu sein. Abyśmy byli pilni. Wir sollen als Christen nicht bekannt sein als die, die am wenigsten tun. Jako chrześcijanie nie mamy być znani jako ci, którzy najmniej pracują czy czynią. Es geht nicht um Erfolg, aber es geht doch um Fleiß. Nie chodzi o to, aby nam się wszystko w pracy udawało, ale chodzi o naszą pilność. Im Beruf gibt es für uns, vielleicht besonders für uns Männer, immer die Gefahr. W pracy istnieje dla nas, może szczególnie dla nas mężczyzn, to niebezpieczeństwo, dass wir es mit attraktiven Frauen zu tun haben, że mamy do czynienia z kobietami atrakcyjnymi. Und dadurch auf eine falsche Bahn geraten. Że przez to możemy pójść czy dać się zwieść na fałszywą drogę. Da ist nicht nur Joseph damals von betroffen gewesen. I nie tylko Józef kiedyś miał ten problem. Das ist ein Problem bis in unsere Tage heute. Jest to problem trwający aż po dzień dzisiejszy. Passt da auf. Uważajcie. Und ihr als Frauen, die ihr vielleicht zu Hause seid oder jedenfalls nicht am Arbeitsplatz eures Mannes. A wy jako żony czy kobiety, które jesteście w domu, ale przynajmniej nie w miejscu pracy waszego męża. Wenn man das weiß, werdet nicht eifersüchtig auf die Situation eures Mannes. Jeśli o tym problemie czy o tej sytuacji wiecie, to nie stawajcie się zazdrośni na waszego męża. Aber bedenkt die Situation eures Mannes. Ale weźcie pod uwagę tą sytuację waszego męża. Und tragt ihm Rechnung. I odpowiednio się do tego zachowujcie. Das heißt, wenn der Mann abends nach Hause kommt, znaczy jeśli wasz mąż wieczorem przyjdzie do domu, dann dürft ihr euch so geben, dass das auch für euren Mann angenehm, attraktiv, wie auch immer ist. To również możecie zachować się w taki sposób, jak to dla waszego męża jest miłe i atrakcyjne. Natürlich in einem guten Sinn, das ist klar. Oczywiście w dobrym znaczeniu, ale to jest jasne. Aber wir als Männer, aber wir alle wollen uns vorsehen. Ale my jako mężczyźni i my wszyscy chcemy być baczni, czy miejmy to na uwadze. Am Arbeitsplatz, und das betrifft auch schon die Schule. Że w miejscu pracy i także dotyczy to już nawet szkoły, falsche Beziehungen einzugehen. Abyśmy nie wchodzili w fałszywe relacje czy kontakty. Es gibt an der Arbeit die üble Gewohnheit, schlecht über andere Kollegen zu reden. W pracy istnieje ten zły zwyczaj, że źle mówi się o innych kolegach. Wir haben über Mobbing schon gesprochen. Mówiliśmy już o mobbingu. Aber das betrifft nicht nur jetzt direktes Mobbing. Ale to nie tylko dotyczy bezpośrednio mobbinga. Ein Christ hat da nichts zu suchen. Chrześcijanin tam nie ma nic do czynienia w tej sprawie. Auch beim Verleumden. Także nie jeśli się kogoś, jeśli czyni się oszczerstwa o kimś. Und auch beim Unterschlagen. I także nie jeśli się jakieś rzeczy jakby, no jak się to mówi, nie kradnie, tylko po prostu się chowa i bierze. Man kann auch alles Mögliche mitgehen lassen in einem Unternehmen. We firmie jest to możliwe, że właściwie bardzo wiele rzeczy się po prostu weźmie ze sobą do domu. Und ein letzter Punkt bei diesen Gefahren. Es ist heute üblich, dass man an dem Stuhl des Vorgesetzten sägt. I też jeszcze ostatnie niebezpieczeństwo. Dzisiaj jest to zwyczajem, że się jakby tnie, ucina nogi krzesła przełożonego. Sagte mal einer, man muss einerseits seinen eigenen Stuhl festhalten und andererseits bei der Etage drüber anfangen zu sägen. Ktoś tak powiedział, że z jednej strony trzeba mocno trzymać się własnego krzesła, a z drugiej strony trzeba ciąć właśnie nogi po prostu wyższego stopnia naszych przełożonych. Das ist eines Christen unwürdig. To jest niegodne chrześcijanina. Dann ist gefragt nach etwas, wie man sich verkauft und präsentieren soll. Potem jeszcze zostało zadane pytanie, jak należy, czy mamy, czy wolno się sprzedawać, czy prezentować. Heute ist es zum Teil üblich, sich bombastisch aufzublähen. Dzisiaj to jest zwyczajem, że się w nadmiarę jakby nadyma. In Deutschland sagt man, das ist so die Art, wie die von Amerika nach Europa rübergekommen ist. W Niemczech się to mówi, że to jest taki jakby sposób czy rodzaj, który z Ameryki przyszedł do Europy. Da liest man von einem, dass er so und so viel verschiedene Tätigkeiten in einem Beruf schon getan hat. Czyta się o kimś, który już tak wielką ilość zawodów, czy zadań, czy pracy w swojej pracy wykonał. So und so viel verschiedene Aus- und Weiterbildungen besucht hat. Że już tak wiele różnych edukacji, czy kursów już przeszedł. So und so viel Verantwortung schon übernommen hat. Że już tak wiele odpowiedzialności on w swoim życiu miał. Aber eigenartiger ist der Typ erst 22. Ale ciekawe jest to, że ta osoba dopiero ma 22 lata. Das ist heute so üblich, offenbar, dass man, wie wir in Süddeutschland schon mal hören, so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Wie soll ich das übersetzen? To jest takie typowe, jak to w Niemczech, w pewnych rejonach się to słyszy, że jest to. To jest takie słowo, które wyraża, że jest to zwierzę, które kładzie jajka, daje mleko, daje wełnę i daje mięso. Und das ist eben keiner. A takiego czegoś nie ma. Meine Erfahrung ist in dem beruflichen Umfeld, in dem ich tätig war. Moje doświadczenie jest w tym otoczeniu pracy, w którym ja pracowałem, dass man mit einer gewissen Nüchternkeit und Ehrlichkeit genauso weit kommt. Że pewną trzeźwością i uczciwością można osiągnąć takie same cele niż przez takie nadymanie siebie. Trotzdem gibt es eine gewisse Kultur, die in jedem Land, in jeder Region vorhanden ist. A jednak istnieje pewnego rodzaju kultura, która w każdym kraju czy rejonie istnieje. Beispiel Elihu. Przykład jest Elihu. Wenn ihr mal Hiob 32 euch anschaut, jeśli przyjrzycie się księdze Joba 32 rozdziału, er sagt in Vers 6, ich bin jung an Jahren. On mówi w wierszu 6. Vers 10, höre mir zu, auch ich will mein Wissen kundtun. Jestem młody latami, i wiersz 10, słuchajcie mnie, ja także wypowiem swoje zdanie. Und dann sagt er weiter. I dalej on mówi. Vers 18, denn ich voll bin ich von Worten, der Geist meines Innern drängt mich. Wiersz 18, bo jestem pełen słów, duch rozsadza mnie w moim wnętrzu. Und er spricht dann von seinem Wissen und was er alles schon kennengelernt hat und so weiter. I on potem mówi o swojej wiedzy i co on wszystko już nie poznał. Jedes Mal, wenn ich gerade dieses Einleitungskapitel und auch Kapitel 33 lese von ihm, za każdym razem, gdy czytam właśnie ten wprowadzający rozdział jego mowy, 32 i także 33, denke ich eigenartig, dass das in der Bibel aufgenommen worden ist. To ja myślę o sobie, to jest dziwne, że takie coś zostało przyjęte do Biblii. So wie er sein Wissen rühmt. Tak jak on sławi czy chwali swoją własną wiedzę. Aber das war offensichtlich damals so üblich. Ale widocznie to w tamtym czasie było takim zwyczajem. Und wir müssen das mal so akzeptieren. I my musimy to tak zaakceptować. Und so gibt es auch heute eine Kultur, die vielleicht anders ist als die vor 20 Jahren. I może dzisiaj też istnieje inna kultura, która jest inna niż była 20 lat temu. Und ohne dass wir uns in einer Weise des Denkens und der Art an die Welt, das System der Welt anpassen. I bez tego, że my upodabniamy się do sposobu i rodzaju myślenia tego świata, gibt es eine gewisse Erwartungshaltung, mit der wir zu tun haben, istnieje jednak pewne oczekiwanie względem nas, które mamy do czynienia, und der wir auch ein Stück weit entsprechen müssen. I my musimy też jakby zadośćuczynić tym wymaganiom. Wenn dem Sklaven in Epheser 6 und auch in Kolosser 3 gesagt oder Kolosser 4 gesagt wird, er müsse sich unterwerfen dem Herrn. Jeśli w tym niewolnikom w Efezjan 6 i w Kolossan 3 jest powiedziane, że mieli się poddać swoim panom, dann wird heute von Mitarbeitern erwartet, dass sie Widerspruch äußern. To dzisiaj od pracowników wymaga się, żeby się sprzeciwiali swoim przełożonym. Da können wir nicht sagen, dass das darf und kann ein Christ nicht tun. To nie możemy więc powiedzieć, że takiego czegoś nie może czy nie wolno uczynić chrześcijanin. Wir sind eben keine Sklaven in dem Sinne. Bo my nie jesteśmy niewolnikami. Und deshalb müssen wir das Wort Gottes, dlatego więc Słowo Boże musimy in Weisheit anwenden. Zastosować w mądrości. Wir müssen ihm gehorsam sein. Musimy być wprawdzie posłuszni. Und das, was direkt einem Christen gesagt wird, muss er tun. I to, co bezpośrednio jest powiedziane wierzącemu człowiekowi, on ma to uczynić. Aber wenn es solche Fragen gibt, wo uns mehr Grundsätze gezeigt werden, ale jeśli chodzi o takie pytania czy sprawy, w których jest bardziej przedstawiona nam jakaś zasada, dann müssen wir sie in Weisheit auf die heutige Zeit anwenden. To my musimy to w mądrości zastosować na dzisiejszy czas. Ich will damit sagen, ihr sollt mit Selbstbewusstsein in ein solches Gespräch gehen. To chcę wam więc powiedzieć tym, że wy w taką rozmowę, na przykład kwalifikacyjną, macie wejść czy wchodzić z takim usposobieniem, że jesteście pewni też siebie. Zu wissen, was man kann und was für Fähigkeiten man hat, steht nicht im Widerspruch zur Demut. Bo to znaczy, że wiedzieć, jakie się ma zdolności, co się potrafi, nie jest przeciwne tej myśli z Biblii, że ktoś ma być pokorny. Und zugleich wollen wir aufpassen, dass dann eine solche Haltung, die in der Welt damit verbunden wird, nicht auf uns übergreift. A równocześnie jednak chcemy uważać na to, aby takie usposobienie, jakie istnieje w tym świecie, aby ono nami nie zawładnęło. Dass wir zum Beispiel dann Älteren gegenüber nicht meinen, wir hätten die Weisheit gepachtet. Abyśmy nie myśleli wobec starszych, że my jesteśmy pełni mądrości. Und doch bleib immer ehrlich. A jednak zawsze pozostań uczciwy. Denn irgendwann kommt doch raus, dass du irgendwas vorgegeben hast zu können in dem Bewerbungsgespräch, was du gar nicht einhalten kannst. Bo jednak kiedyś się to wyda, że ty w tej rozmowie kwalifikacyjnej podałeś, że coś potrafisz, a jednak tego nie umiesz. Und was ist dann das Ergebnis im Blick auf dein Zeugnis als Christ? A jaki wynik będzie potem tego, jeśli chodzi o świadectwo twoje jako chrześcijanin? Überleg dir immer, was du erreichen willst. Zawsze zastanów się nad tym, co ty chcesz osiągnąć. Warum willst du diesen Bewerbungsbeurteiler beeindrucken? Dlaczego ty chcesz wprowadzić pod wrażenie tego, który ciebie ocenia w rozmowie kwalifikacyjnej? Und womit willst du ihn beeindrucken? I czym ty chcesz go wywrzeć na nim wrażeniem? Es ist besser, das wirklich zu sagen, was nachhaltig vorhanden ist, als irgendwie aufzuschäumen. Lepiej jest powiedzieć to, co rzeczywiście istnieje, niż jakby robić pianę wokół siebie. Ich komme zum Schluss. Ja dochodzę do końca. Wenn du dann eine Stelle hast, jeśli więc masz jakieś miejsce w pracy, dann mach von Anfang an die Dinge klar. To od samego początku wyklaruj, czy po prostu zrób wszystkie sprawy klarowne. Nie mamy zadania, aby w rozmowie kwalifikacyjnej ewangelizować. W wielu firmach nawet nie wolno ewangelizować. Jedenfalls in den Unternehmen, wo ich tätig war, ist das so. Przynajmniej w tej firmie, w którym ja pracowałem, tak jest. Aber du kannst deutlich machen, dass du Christ bist. Ale ty wyraźnie możesz pokazać, że jesteś chrześcijaninem. Und je früher du das tust, i im prędzej tak uczynisz, wenn du anfängst dann zu arbeiten, jak tam zaczynasz pracować, umso einfacher machst du es dir für später. Tym bardziej sobie czynisz to proste na czas późniejszy. Manche Angebote werden dir dann gar nicht mehr gemacht. I pewne oferty nawet już tobie nie będą przedkładane. Und wenn du am Anfang gesagt hast, dass du Christ bist, a jeśli z początku powiedziałeś, że jesteś chrześcijaninem, dann wird dir nachher niemand kommen, to potem też nikt do ciebie nie przyjdzie und sagen, ja, hätte ich ja früher mal wissen können. I nie powie tobie, to przecież mógłbym to już prędzej wiedzieć. Oder eben dir dann nachher irgendwas sagen, wo du dann sagst, das passt gar nicht zu mir, ich bin ja Christ. I też on, taka osoba później nigdy do ciebie nie przyjdzie i powie tobie, to do ciebie nie pasuje, bo jesteś chrześcijaninem. Aber vorher hast du anders gehandelt. A kiedyś inaczej się zachowywałeś. Oft wird das auch respektiert. Często to też właśnie jest respektowanie, jeśli zaraz mówimy, kim jesteśmy. Und dann kannst du auch mal sagen, dass du nicht jeden Tag 16 Stunden arbeiten musst. I wtedy też możesz powiedzieć, że nie możesz codziennie pracować 16 godzin. Gerade wenn du von Anfang an deutlich gemacht hast, ich bin Christ. Dokładnie, czy szczególnie wtedy, jeśli od samego początku wyraziłeś, że jesteś chrześcijaninem, dann wird man das verstehen. To wtedy się to też zrozumie. Wenn du 3 Jahre damit wartest, jeśli 3 lata będziesz z tym czekał, dann werden sie sagen, und wieso hast du das vorher nicht gesagt? To tobie powiedzą, a dlaczego prędzej tego nie powiedziałeś? Oft ergeben sich dadurch auch nützliche Gespräche, die man führen kann. I często tego też powstawają pożyteczne rozmowy, które można wtedy prowadzić. Ich habe immer erlebt, dass die Leute dann zu mir kamen. Ja zawsze to tak przeżyłem, że ci ludzie do mnie sami przychodzili. Mit irgendwelchen Fragen, z jakimiś pytaniami, die irgendwie doch mit Christentum zu tun hatten. Które jednak w jakimś znaczeniu miało do czynienia z chrześcijaństwem. Ich brauchte gar nicht mehr zu ihnen zu gehen. Ja wtedy nie musiałem już nawet do nich podchodzić. Das Arbeitsleben umfasst einen großen Teil unserer Zeit. Życie pracy zajmuje wiele naszego czasu. Umso wichtiger ist, dass wir die Lehre ehren durch ein treues Ausführen unseres Berufes. Tym bardziej jest to właśnie ważne, że czcimy tą naukę biblijną przez wierne nasze zachowanie w pracy.